Witam wszystkich na kanale Tarot z planem duszy. W takim wideo dla tych wszystkich, którzy uwielbiają karty. Tutaj mamy nową talię, która wpadła mi w ręce zupełnie przez przypadek w takiej wielkiej księgarni w Oksfordzie. Jest to wydawnictwo, które jest mi znajome, natomiast sama talia nie jest mi znajoma. Nazywa się The Cosmic Slumber Tarot, czyli taki kosmiczny sen tarota. Autorką jest Tilly Walden i tutaj mamy to wydawnictwo Luminal 11. Pokażę Wam, bo już mam jedną talię od nich, czyli Modern Witch Tarot, którą bardzo zresztą lubię, ma świetne kolory. No i pewnie dlatego pokusiłam się na to, żeby teraz zakupić właśnie tą talię tego snu kosmicznego. Troszeczkę pudełko jest wyższe tej nowej talii, nie wiem czy to widać. O. Natomiast jest podobnie skonstruowana. Jedyną wadą tej talii to jest to, że jak się podnosi, to jak gdyby wieczko, to cała talia spada na ziemię, tak, jeśli się jest nieuważnym. No dobrze, ale teraz zajmiemy się tą nową talią. Nie widziałam żadnych filmów ani takich pokazów tej talii. Mam ją pierwszy raz w życiu w rękach. Zobaczymy, jaka to jest ta talia też. Zobaczymy, co można o niej będzie powiedzieć. Pudełeczko na razie nie wypada, bo ma tutaj takie uchwyty, tam to też ma, ale ma tutaj, o, na magnes, więc nie będzie wypadało. Widać tutaj, to jest taka klapeczka, która ma przeciwdziałać takim wypadkom. O, słyszycie, jak to mocno zabrzmiało, bo tutaj jest w środku taki pogłos jeszcze. Na zewnątrz mamy ładne bardzo ilustracje tego pudełeczka. Pudełko trochę jest tak jakby rzucano nim. Zobaczymy, jaka jest talia, co tutaj jest w środku. To jest talia. Jest tutaj kawałeczek jakiejś tekturki, żeby to nie ruszało się w środku i ona jest tutaj jakby na stałe tak przyklejona. No i niech będzie, dobrze, nie będę jej ruszać. Tak wygląda to pudełko. Ok, natomiast pokażę Wam, jaka jest różnica między tym, tą pierwszą talią, którą mam. Czy one są grubsze, czy są szczuplejsze. Tutaj mamy rewersy. Wygląda, że są trochę szczuplejsze te karty, w sensie, że są bardziej miękkie. Te są naprawdę sztywne. Mamy tylko taką tasiemkę plastikową. To też jest fajne. Chciałam zdjąć, tak, karty są zdecydowanie cieńsze. Jeśli chodzi o rozmiar, to są takie same. Nie ma różnicy. Bardzo ładne są te rewersy, muszę powiedzieć, tego właśnie snu kosmicznego. No i tak, i zobaczymy te karty, zobaczymy też w książeczce, co jest. Na początek jednak karty. Bo zwykle karty nas najbardziej interesują, książeczkę później. O, tak, zobaczymy. Książeczkę na końcu. Jest w twardej oprawie, podobnie jak ta od talii Modern Witch. Tutaj mamy głupca, którego ciągnie piesek z tyłu, żeby nie skakał w tą przepaść, a on tutaj mocno idzie. Słoneczko jest czerwone. Fajna, fajne karty. Jest ramka wokół. Na razie nie będę mówić, co z nią zrobię, bo nie wiem. Może obetnę. Wtedy się zmniejszą te karty. Mamy tutaj maga. Mag ma coś w dłoniach, w dłoni. W dłoniach też, bo ma tutaj pałeczkę, która nie jest biała, ale mało się rzuca w oczy, prawdę mówiąc. A jego narzędzia i talenty wszystkie mamy nad głową zawieszone. A tutaj symbol nieskończoności właśnie tak sobie trzyma w dłoni. Ale fajne. Podoba mi się. Arcykapłanka. Zasłonięte oczy. I ta głębia tutaj. Widzicie te drzwi? Świecą się karty, bo są świecące. No, mocno świecące. W porównaniu do tych kart no właściwie obie
ta talia i ta świecą się. Jeśli ktoś nie lubi świecące kart, to może nie będzie dobry wybór. Natomiast podobają mi się ilustracje. I już lubię tą talię, w sensie takim, że kolory i przedstawienie tych energii jest bardzo fajne. Tutaj mamy cesarzową karmiącą maleńkie dziecko, niemowlę. Tak jakby jeszcze deszcz na nią padał. Ciekawe, co książeczce na ten temat piszą. Czy w ogóle coś piszą, cesarzowa i te krople deszczu. O, dużo tutaj, ale bardzo małym, drobnym drukiem. Troszeczkę jest tutaj treści, ale tak naprawdę to nie widzę, żeby była tu informacja o tym, dlaczego tutaj z tej chmury pada. Może nie zauważyłam. Pisze tylko, że ona żyje w oceanie, czy przy oceanie, z naturą, połączeniu z naturą, tak powiem. Tutaj mamy cesarza. Maleńką owieczkę tutaj ma i taką przerażającą czaszkę. No, ciekawe. Tutaj jest arcykapłan. Bardzo młody. Bardzo ciekawa karta. Klucze ma zawieszone na szyi. Tak jakby się unosił ponad. Kochankowie. Tutaj mamy taką dużą twarz. Tutaj mamy postać. Jakieś dłonie. Tutaj bardzo jest tak, ta energia jest tak pokazana. Dopiero kochankowie stoją przy drzewie, takim jakby jabłonce rajskiej. Właśnie gdzieś tutaj w dłoni tej kobiety. Bardzo ciekawa interpretacja tej energii. Tutaj jest rydwan. Ciemno dosyć w tym rydwanie. No i tutaj moc ma przerażającego lwa. Ale nie boi się kobieta włożyć ręki do paszczy. Ciekawe. Tutaj mamy pustelnika. No. Z kotem niebieskim. I z Saturnem, tak? Proszę bardzo. Koło fortuny. Bardzo egipsko. Sprawiedliwość. Sprawiedliwość, zasłonięte oczy. Jacy mali jesteśmy w obliczu takiej wielkiej sprawiedliwości. Wisielec. Trochę jakby w piżamce. Ciekawy. Odbija się jego twarz i oczy widać w tej wodzie tutaj poniżej. Tak jakby był częścią tych drzew, częścią natury. Śmierć na różowym koniu, w radosnych podskokach. Tutaj mamy umiarkowanie. Mamy kielichy. Jeden jest na stopie, drugi w dłoni. Ciekawe. I tutaj mamy ptaka, a tutaj lwa. Diabeł. Podobnie jak kochankowie. Tak poszukam, bo tutaj bardzo to jest ciekawe przedstawienie. O. Bardzo ciekawa karta. I tak jakby dzielił teraz ten diabeł tych kochanków, tak? Jest jeden z jednej strony, drugi z drugiej, a tutaj wcześniej mieliśmy pod tą rajską jabłonią. Tutaj mamy księżyc, to słońce. Ciekawe, bardzo interesujące. Bardzo sympatyczna jest ta talia. Tutaj mamy wieżę. Gwiazdę obnażoną, nagą. Tajemnica tutaj autentyczności. Tutaj mamy księżyc, który płacze. Słońce.
I zabawa, radość. Kolory są takie soczyste. Zmartwychwstanie. I tutaj mamy wołanie do nowego życia. No i świat. Nazywany tutaj wszechświatem. Bardzo fajna jakby tęczowa dookoła taka otoczka. Myślę, że kamera nie do końca pokazuje tak, jak ładne są te kolory, ale to może mi się tylko wydaje. Może na ekranie, jak będę patrzeć, jak będę edytować, to będzie lepiej. Tutaj as buław, który nazywa się as jakby no to, co się zapala. To nie jest buława, tylko po polsku to jest inaczej. Teraz nie mogę sobie przypomnieć. No, nieważne. Mam lukę w pamięci. W każdym razie as buław, nazywany as of torches. Ace of torches. Tutaj odłożę na bok. Będziemy patrzeć dalej. Tutaj mamy dwie buławy. Dwie pary drzwi, tak? Co wybrać? Fajnie ta energia przedstawiona. Tutaj trzy buławy. No, wypatrujemy, oczekujemy. Cztery. Bardzo się rzuca w oczy ta osoba na tle tych kolorów, w tej zieleni tutaj. Takie mniej klasyczne przedstawienie tej energii. Piątka. Tak mocno przy księżycu tutaj się wszystko odbywa, mam wrażenie, w tych buławach. Szóstka. I bardziej to jest taka talia, powiedziałabym, tak pip cards, czyli mamy przedstawione tylko liczbę, siódemka. Nie ma tutaj, są jakieś ilustracje, ale tu raczej jest mocno można czytać, jeśli ktoś czyta numerologicznie tarota, albo może się skłonić oczywiście do Rider-Waite-Smith, albo może czytać to intuicyjnie, te karty. Ósemka. Pochodnie, o, przyszło teraz do mnie to słowo. Ósemka pochodni, bo torch to jest pochodnia po angielsku, tak? Przynajmniej tak ja to tłumaczę. Tutaj mamy dziewięć pochodni, czyli dziewięć buław. I ta osoba cały czas w tej zieleni, tutaj nie jest zielona, ale już, a tu też nie, ale już tu zaczyna właśnie nosić takie wdzianko. No, co któraś karta pokazuje się właśnie w takiej odsłonie. No i tutaj dziesiątka właśnie tych buław. To były ogniowe karty Małe Arkana. Teraz mamy dworskie karty, czyli mamy tutaj pazia, czyli jest to książę z kotkiem. Dynamicznie. Tutaj kot jest duży. I mamy rycerza. I tutaj jest królowa i król. Można tak albo tak. W tych płomieniach. Królowa zdecydowanie ma większego kota, ale król tutaj ma jakby schowanego większego. A gdzieś za nim się pojawia. Aha, bo ona też tutaj ma dwa. Dużo szczegółów jest tu. Trzeba się przyglądać. No... Ciekawe. Ok. Teraz mamy kielichy na niebiesko. Nawet jak popatrzymy, o, to jest różnica pomiędzy jednym asem a drugim. I tutaj mamy asa kielichów. Dalej dwójka. Trójka. Czwórka. Piątka. Szóstka. Siódemka. Ósemka.
dziewiątka. Bardzo dużo wody mamy tutaj. I dziesiątka. O, jaka para w kudeczce. Pięknie. No i karty dworskie. To jest paś. Ma koronę tutaj przy sobie. Tak jak była będzie. Niebieskie słońce. Tutaj jest księżniczka. Może to być książę, czyli nie, tutaj jest książę, tutaj jest rycerz. To jest księżniczka, to jest książę, bo mamy princess i princ. No, ciekawe. Wciąż przesuwam w lewo, bo tak chyba mi jest wygodniej, a nie patrzę w kamerę. A teraz mamy tutaj króla i królową, czyli mamy parę królewską. Król wyluzowany totalnie, królowa zresztą też, przygląda się, tam nic już nie zostało w tym kielichu, a do króla wyskakuje rybka. Bardzo sympatyczne karty, muszę przyznać. Ok, teraz miecze. As mieczy. Na końcu pokażę wszystkie asy. Tutaj jakaś mała postać stoi na tym mieczu. Dwójka. Trójka. Czwórka. Piątka. Każdy ma swój świat. No. Szóstka. Siódemka. Ósemka. Ćwiczę tutaj, jak z umysłem sobie poradzić. Dziewiątka. No i nasza dziesiątka. Tu już się coś pokończyło, a tu się zacznie. No, dusza uleciała. Tak mam wrażenie, że to ktoś przedstawił. No, artysta, Tilly Walden. I tutaj mamy pazia, czyli księżniczkę mieczy ze skrzydłami. Tu skrzydlate bardzo są wszystkie karty. Rycerz, czyli książę. Nie widzę rumaków. No, tu wyluzowana królowa. Król trochę bardziej spięty. Królowa totalnie wyluzowana. No i są w tych skrzydłach. A królowa ma takie oczy tu z tyłu. Król oczy ma tutaj. Ciekawa karta. No i ostatni już żywioł. Monety. Monety zielono. Dwójka. Żonglerka, trójka, ktoś z tyłu pokazuje, trzy monety, czwórka, tak tradycyjnie, piątka, no jak dosięgnąć? Szóstka. Też tak tradycyjnie właśnie. Siódemka. Dużo różowego. Teraz mamy pomarańcz i zieleń w ósemce. Jak to utrzymać, tak? Dziewiątka. Dziesiątka. Piękne malinowe kolory. Tutaj mamy pazia, czyli tą księżniczkę. Bardzo ładna karta. Śliczna.
z tym bydlątkiem. Tutaj mamy bardzo młodego princa, czyli tego księcia. Rycerz. A tu jeszcze mamy dodatkowe karty. Zaraz zobaczymy, co to są za karty. No, to wydawnictwo właśnie robi takie niespodzianki. Tutaj mamy królową monet i króla. Och, jakie słodkie. A król monet to wygląda trochę na takiego z Rosji pana. Przynajmniej dla mnie, bo to jest oczywiście moja osobista opinia. No, takiej właśnie szacie bardzo przypomina mi. Siedzi cały w zieleni. Piękna para. I teraz mamy te dodatkowe karty. Tutaj jest karta pod tytułem Poranek. Poranek. Tak jakbyśmy mieli wstać, pójść na jakąś wycieczkę. Tutaj tak jakby ktoś spod kołdry miał wyjść i wyruszyć gdzieś. A tutaj mamy noc. Aha, bo tak, no bo przecież nazywa się ten tarot The Cosmic Slumber Tarot, czyli kosmiczny sen. A tutaj jest noc. Wędruje ktoś, może to jest lunatyk. Przeczytam o tych dodatkowych kartach. Pokażę Wam jeszcze te asy i zobaczymy trochę książeczkę dla tych, co są zainteresowani książeczką. Asy wyglądają razem. Tak. W ten sposób. Myślę, że te białe ramki pozwalają tej soczystości barw pozostać jakby tak jakby w okienku. Mam wrażenie, że gdyby poobcinać te ramki, to będzie to bardzo taka mocna talia, bardzo, bardzo zajęte będą te karty. Tak mi się przynajmniej wydaje. Podobają mi się kolory bardzo soczyste. Takiej talii nie mam tak soczystej. Oprócz tego, że ta Modern Witch to też jest taka soczysta talia. Ma bardzo soczyste kolory. Tutaj mamy na przykład rozkład o tym, o czym śnimy. O czym świat śni. I mamy ten rozkład, który możemy wypróbować. Tutaj mamy sen. Mamy Księżyc, Merkury, Wenus, Słońce, Mars i Jupiter. Jaka jest ścieżka. Tutaj jest krzyż celtycki. A dalej jeszcze mamy wcześniej cztery karty. Może to być przeszłość, teraźniejszość, przyszłość i porada. Może być pozytywny, negatywny rezultat i jakaś też porada. Może być też jedna karta codziennie wyciągana. Tak przynajmniej pisze. Jak czytać tarota? Wszystko po angielsku. Tutaj mamy monety. Tutaj mamy miecze. Bardzo niewiele na temat każdej karty, tak jak widać. Książeczka ma w ogóle stron 55. Czyli nawet nie ma 78, bo tyle jest kart w tarocie. 78 plus te dwie dodatkowe. Tutaj mamy Wielkie Arkana, wstęp. Przedsłowie takie, czyli takie kilka słów. Szukam jeszcze, gdzie możemy znaleźć te dodatkowe karty. I na razie nie widzę. Mamy małe arkana. Tutaj mamy wielkie. No, nie widzę, prawdę mówiąc, nic na temat tego dnia i nocy. Może po prostu są to takie karty dodatkowe, które... O, tu są. Na samym końcu bonusowe karty. Poranek. Czyli witacie poranek światłem. Ta karta pokazuje szansę na to, żeby rozpocząć wszystko od początku, żeby wejść w dzień i być mocniejszym niż wczoraj. I można używać tej energii poranka na wszystkie początki i nowe projekty, nowe uczucia. A noc to wiadomo, kiedy jesteśmy zmęczeni, już idziemy i chcemy uciec,
do snu. No i tak, taka książeczka, Cosmic Slumber Tarot. Bardzo sympatyczna, muszę powiedzieć. Jeszcze pokażę Wam, jak się tasuje na samo zakończenie. Trochę jest mniej sztywna niż, ale też się nie chce, niż ta Modern Witch, ale też się nie chce jakoby tutaj zachowywać bardzo, bardzo cały czas mam angielskie słowo w głowie flexible, czyli giętkość tutaj tych kart jest żadna. Są sztywne po prostu. Może nie tak sztywne jak ta Modern Witch, ale cały czas tą sztywność tutaj czuć. Oczywiście, jeśli ktoś lubi takie karty, to jak najbardziej. Dla mnie to właściwie bez znaczenia. Fajnie jest, jeśli się są giętkie i wyginają się i można je też zwachlarzować trochę, ale to nie jest najważniejsza sprawa. Tasują się bardzo dobrze, nie kleją się do siebie. Mam talię, którą bardzo lubię, a która cały czas klei się do siebie. Karty są takie pokryte jakby taką lekką, taką gumową powłoką. I to jest The Star Seeker Tarot. Są przefajnie wydane, ale jak się tasuje, to nie ma żadnego poślizgu. A tutaj jest, więc bardzo fajnie. Ale trochę zmienię perspektywę. Zobaczymy, jak to na powitanie rozkład. Może zrobimy z czterech kart ten rozkład. Pozytywność, negatywność. Pozytywność. Praca, negatywność, czarowanie. Tu chyba jest rezultat, jeszcze zerknę. Trzy miecze, o mój Boże. I porada jakaś. Muszę zerknąć, jak oni tutaj to wymyślili, ten rozkład. Bo to nie jest mój rozkład. Mamy tak. Może to być przeszłość, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I tutaj mamy poradę. Bardzo ciekawie to wygląda. Może to być pozytywność, negatywność, rezultat i porada. Czyli tak, jeśli pracujemy, to pracujmy i to pracujmy rzetelnie. Każdego dnia, tak mam wrażenie. Negatywność tutaj to jest, żeby nie udawać, nie czarować, nie robić sztuczek, tak? Takich, które wydaje się, że ktoś pracuje, a tak naprawdę w ogóle nie pracuje, tylko sobie tak czaruje i wygląda. Tutaj rezultatem jest z tego wszystkiego trójka mieczy, czyli na moje to jest uzmysłowienie sobie czegoś na temat pracy i na temat tego, w jaki sposób ta praca może być postrzegana. No i porada, że bez pracy nie ma kołaczy, że trudno potem zaspokoić swoje potrzeby. Takie bardzo ciekawe czytanie, muszę powiedzieć. No i tyle w zasadzie. Życzę Wam bardzo, bardzo udanych świąt, bo to jeszcze jest przed świętami, kiedy to nagrywam. I do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odkryciach, odsłonach kart.